Witam. Chciałbym zaprezentować Państwu ciągnik Farmtrak 7100 DT. Sercem tego ciągnika jest silnik Perkinsa o mocy 101 koni mechanicznych. Silnik jest czterocylindrowy, turbo doładowany o pojemności skokowej 4400 cm3. Maksymalny moment obrotowy 450 Nm osiągniemy przy 1400 obrotach. Moc maksymalną uzyskamy przy 2300 obrotach na minutę. W tym miejscu znajduje się sprężarka, którą zaręczamy dźwignią. Później jest alternator oraz turbo sprężarka. W tym miejscu znajduje się filtr paliwa. W tym miejscu znajduje się wyrównywacz ciśnienia do układu pneumatycznego. Obok znajduje się skrzynka na akumulator. Oś przednia jest marki Carraro ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego. Z lewej strony znajduje się komputer pokładowy. Obok znajduje się wstępny filtr paliwa. Pod komputerem znajduje się dwuczłonowa pompa od hydrauliki i od wspomagania układu kierowniczego. W tym miejscu znajduje się odma powietrza do usuwania powietrza, który zalega w silniku. Obok odmy znajduje się kompresor klimatyzacji. Pod kompresorem znajduje się wlew oleju do silnika. Przed silnikiem znajdziemy chłodnicę, skrablacz klimatyzacji, który możemy bez problemu wyjąć, odkręcając tylko te dwa węże, intercooler oraz filtr cząstek stałych DPF. Na zewnętrznych stronach błotników znajdują się przyciski od podnoszenia i opuszczenia podnośnika. Ciągnik wyposażony jest w trzy pary złącz hydraulicznych, jedną wodną instalację pneumatyczną oraz dwa wyjścia elektryczne. Podnośnik w tym ciągniku jest drugiej kategorii ISO. Udźwig podnośnika wynosi 4900 kg. Jest on wspomagany dwoma siłownikami. Ciągnik wyposażony jest w trzy zaczepy. Dwa robocze, jeden transportowy, regulowany. Pod zaczepem transportowym znajduje się wałek WOM. Z lewej strony koło podnośnika pod błotnikiem znajduje się filtr oleju od instalacji hydraulicznej. Z prawej strony znajduje się panel EHR, na którym znajdują się włącznik przedniego napędu, włącznik blokady mechanizmu różnicowego oraz włącznik wałka odbioru mocy. Pierwszym pokrętłem ustawiamy prędkość podnoszenia i opuszczania podnośnika. Drugim pokrętłem ustawiamy czułość regulacji siłowej. Kolejnym pokrętłem ustawiamy wysokość podnoszenia lub opuszczania tylniego tuza. Czwartym pokrętłem ustawiamy głębokość pracy narzędzia. Ostatnim potencjometrem podnosimy i opuszczamy podnośnik. Posiada on funkcję blokady oraz chwilowego pogłębienia. Poniżej panelu EHR znajduje się gniazdo elektryczne. Po prawej stronie znajdują się również trzy wajchy od hydrauliki. Poniżej znajdują się wajcha od gazu ręcznego. Skrzynia w tym ciągniku oferuje nam 16 biegów do przodu, 16 do tyłu. Pierwszą wajchą zmieniamy biegi. Na każdym biegu mamy po jednym półbiegu. Biegów mamy 4. Drugą wajchą zmieniamy zakres przód-tył, czyli tak zwany rewers. Z lewej strony, obok siedzenia operatora, znajdują się dwie wajchy. Pierwsza od zmiany zakresu prędkości jazdy, polowe, szosowe. Druga jest to hamulec ręczny. Z lewej strony znajdują się dwie wajchy, którymi ustawiamy prędkość wałka odbioru mocy. Lewą wajchą ustawiamy tryb ekonomiczny i normalny. Prawą ustawiamy prędkość 430, 540 lub 750-1000. W środku podsufitki znajduje się układ klimatyzacji. Na górze znajduje się panel obsługi klimatyzacji. Pod panelem znajduje się lampka diodowa. Doświetlenia kamienia. Z tej strony na podsufice znajdują się łączniki.
Pierwszy, odłączenie świateł roboczych przednich. Drugi, odłączenie świateł roboczych tylnych. Trzeci jest odłączenie tylnej wycieraczki. Po jednokrotnym wciśnięciu mamy włączoną wycieraczkę, po dociśnięciu włącza się spryskiwacz. Tutaj od przednich działa tak samo, a te dwa są odłączenie świateł ostrzegawczych. Na środku deski rozdzielczej znajduje się wyświetlacz LCD, który okazuje nam napięcie akumulatorów, ilość paliwa, którą zużywamy na motogodzinę, ciśnienie oleju w silniku oraz ile motogodzin mamy dotychczas przepracowanych. Z lewej strony znajduje się dźwignia odłączania świateł. Po wciśnięciu dźwigni mamy światła długie. Dźwignią możemy też zmieniać kierunkowskazy, a na górze dźwigni po wciśnięciu mamy klakson. Pod dźwignią znajdują się dwa pokrętła. Pierwsze od lewej jest od włączania nawiewu, drugie jest od regulacji powietrza. Sprzęgło w tym ciągniku jest suche, cierne, dwutarczowe, z niezależnym sterowaniem wałka odbioru mocy. Hamulce w tym ciągniku są tarczowe, mokre, przez sterowane hydraulicznie. Obok hamulcy znajduje się pedał gazu.